Witaj na kanale nauka.pl. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Jan Kochanowski, Psał też Dawidów. W terminologii literackiej okresu staropolskiego nazwa psalm z greckiego psalmos. Służyła określaniu, prócz pieśni Starego Testamentu, utworów pisanych prozą lub wierszem, stanowiących przekłady lub parafrazy Psalmów Dawidowych, bądź układanych samodzielnie na podstawie wzorów biblijnych, zmodyfikowanych poetycko przez Psał też Kochanowskiego. Psalm był uważany za gatunek liryczny. Niektórzy z tłumaczy uznawali go za odmianę Ody. Jest to poemat z akompaniamentem muzyki, o czym świadczy grecka nazwa psalmos od psallo, czyli wprawiać w ruch struny instrumentu muzycznego, przede wszystkim harfy. Psalmy biblijne to kantyki żydowskie, natchnione przez Boga, tworzące jedną z ksiąg Starego Testamentu i będące tekstami modlitewnymi dla narodu wybranego i dla Jezusa. Psalmy te nie pochodzą od jednego autora i nie powstały w tym samym czasie. Przyjmuje się, że psałterz hebrajski zaczął formować się w wieku XI, a przybrał obecny kształt w IV wieku przed Chrystusem. Psałterz, czyli zbiór psalmów, obejmuje 150 utworów pisanych przez różnych autorów. Autorstwo największej liczby psalmów, 73, przypisuje się królowi Dawidowi natchnionemu twórcy liturgii izraelskiej i pieśniarzowi, który według tradycji przy akompaniamencie harfy śpiewał psalmy przed Arką Przymierza. Wśród autorów, prócz Dawida, wymienia się Asafa, Etana, Hemana, Mojżesza, synów Korego i króla Salomona. Ze względu na autorstwo wyróżnia się trzy grupy psalmów. Pierwsza to zbiór Dawidowy, obejmujący psalmy od 2 do 40. Drugą, zwaną grupą Eloistyczną, Psalmy 41-82, w których imię Jahwe zastąpiono przez Eloim oraz pozostałe psalmy od 83 do 150. Bibliści wymieniają cztery różne grupy psalmów za kryterium przyjmując ich charakter: mesjańskie, pokutne, królewskie i wstępowań. Tak więc psalmy to utwory zróżnicowane treściowo. Odmienne w nastroju i tonacji emocjonalnej. Podobnie jak całe Pismo Święte psał też był uważany za dzieło natchnione, którego głównym twórcą był Bóg. Autorzy hebrajscy są zaś jedynie przekazicielami jego myśli. W Polsce średniowiecznej łacińska wersja psałterza pełniła funkcję liturgiczną. Znalazła także zastosowanie w edukacji szkolnej zgodnie z obowiązującą w tym czasie filozofią teocentryzmu. Cieszyła się ogromną popularnością wśród osób duchownych i świeckich, zwłaszcza kobiet. Stąd potrzeba dokonania jej przekładów na języki narodowe. W Polsce prawdopodobnie przetłumaczono w XIII wieku psał też dla błogosławionej Kingi. Oryginał nie zachował się. Natomiast pozostały tłumaczenia późniejsze. Psał też floriański, spisany po łacinie, po niemiecku i po polsku z wieku XIV, oraz psał też puławski. Z drugiej połowy XV wieku w renesansie dostrzegamy poetyckie przekłady psalmów. Pierwszym był Psał też Dawida, dokonany przez Jakuba Lubelczyka w 1558 roku. Lecz najwybitniejszym dziełem polskiego renesansu był przekład Jana Kochanowskiego. Psał Dawidów, który ukazał się drukiem w roku 1579 w drukarni Łazarzowej. Na powstanie utworu złożyło się kilka czynników. Pierwszym niezaprzeczalnym były związki poety z ruchem reformacyjnym. W latach następujących bezpośrednio po powrocie Kochanowskiego do kraju, stosunki jego z protestantami były bardzo ścisłe. Już wtedy lektura Biblii pozostawiała ślady w jego utworach, stąd obecność tematów biblijnych w jego ówczesnej twórczości: Pieśń o Potopie, Zuzanna, hymn Czego chcesz od nas, panie. Przypuszcza się także, że pracę nad psałterzem podjął poeta na skutek inicjatywy Myszkowskiego. Dedykowanie utworu Cnemu Myszkowskiemu może za tym przemawiać. Widoczną jest rzeczą, że duchowieństwo katolickie pragnie psałterza, który by mógł zastąpić psałterze protestanckie, gdyż na pewno dotkliwie odczuwano niższość katolików wobec protestantów na polu literatury religijnej. Szczęśliwie się składa, że na dworze Myszkowskiego żyje jego przyjaciel, największy poeta polski, który próbował swych sił we wszystkich możliwych, z wyjątkiem komedii, kategoriach literackich. Pisał treny, pieśni, fraszki. Do pełności brakuje jeszcze pieśni religijnej. Pisze hymn, czego chcesz od nas, panie, próbę artystycznie doskonałą. Dopełnieniem swoistym Wdarciem się na skałę pięknej Kaliopy staje się psał też Dawidów, największe do czasów Mickiewicza dzieło poezji polskiej. Trudno stwierdzić jednoznacznie, czy utwór ma charakter protestancki czy religijny. Poeta pisze dla wszystkich, dla miłośników poezji i dla ludzi pobożnych, bez propagandy wyznaniowej. Jest zarazem katolicki i protestancki. Równocześnie wznosząc się ponad różnice wyznaniowe, a jednocząc przeciwników w tym, co było w nich najlepszego i wspólnego. Przy większości psalmów podaje się zwykle podwójną numerację, według Biblii Hebrajskiej, i o jeden numer niższą w nawiasie, według Wulgaty, czyli łacińskiego tekstu Biblii z IV-V wieku po Chrystusie. Podstawowym tematem psalmów są relacje między Bogiem a człowiekiem. A ściślej, stosunek konkretnego człowieka, podmiotu lirycznego do Boga. Pojęcie Boga, z którym spotykamy się w Starym Testamencie, a więc i w Psalmach, tym zasadniczo różni się od pojęć chrześcijańskich, że opiera się o kult Jahwe, który był nie tyle Bogiem całej ludzkości, ile Bogiem narodu wybranego. To zacieśnienie idei Boga do idei Jahwe, interesującego się tylko narodem żydowskim, nazywa się henoteizmem. Salmy używają kilku nazw na określenie Boga, z których najczęstsze są dwa. Jahwe, który oznacza Boga narodu wybranego, oraz Elohim, oznaczający Boga, którego zwiastuje natura i rozum. Nazwy nadane Bogu przez Kochanowskiego najczęściej podkreślają jego nieokreśloność i niepojętość. Poeta zgodnie z tradycją Starego Testamentu Boga antropomorfizuje. Podobnie jak w ludowej wersji religii greckiej oraz w wyobrażeniach ludu chrześcijańskiego. Antropomorfizm Boga obcy jest w oficjalnej nauce ojców Kościoła, gdyż na przykład święty Augustyn wykładał, że Bóg jako byt absolutny nie jest ani mądry, ani silny, ani sprawiedliwy, ale raczej mądrość, siła i sprawiedliwość są Bogiem. Bóg w psalterzu Dawidowym nosi wszelkie cechy ludzkie, jest jakby wyolbrzymionym człowiekiem. Jest wielki i potężny. Świat zaś jest dziełem rąk boskich i jest urządzony na zasadzie hierarchii, jak to ma miejsce w Psalmie 82. Królowie sądzą poddane, a króle koronowane sędzia wiekuisty sądzi, który wszystkim światem rządzi. Antropomorfizacja Boga w Psalmach polega także na przypisywaniu mu cech ludzkich, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, co ma miejsce w Psalmie 139. Tyś mię z tyłu i z przodu sam uformował. Tyś około mnie ręki swej nie żałował. Coś tak misternie sprawił, wieczny mój Boże, że tego żaden rozum pojąć nie może. W psalmie 24 ukazuje Boga jako twórcę, kreatora i gospodarza świata. Wszystko Panu należy. On rękami swemi grunt na morzu założył niewzruszonej ziemi. Kochanowski więc rozwija i zagęszcza, Dość częste w oryginale obrazy antropomorfizujące, sugerując się nie tylko Starym Testamentem, lecz także topiką antyczną. W Psalmie 78 poeta posłużył się śmiałym, antropomorfizującym porównaniem Boga z człowiekiem. Ocucił się Pan, jako gdy kto snem zmorzony wyspał wino wczorajsze i wstał wytrzeźwiony. Człowiek w Psalmach żyje w obliczu Boga w przestrzeni wertykalnej. Bóg. Objawia się zawsze wysoko na górze. Wszystkie ważniejsze wydarzenia Starego Testamentu dzieją się na górze. Na przykład wręczenie tablic prawa Mojżeszowi na górze Synaj. Podobnie w Nowym Testamencie kazanie Chrystusa na górze, przemienienie na górze Tabor, śmierć na Golgocie, wniebowstąpienie. W tej przestrzeni, której drugi wektor wskazuje na Sheol, odchłań, z której nie ma powrotu, żyje człowiek prawy i nieprawy. Sprawiedliwy i bezbożny. Bóg otacza opieką sprawiedliwego. Wie o nim wszystko. Słyszy jego głos i zstępuje ku niemu w grozie żywiołów. Treścią życia człowieka sprawiedliwego jest radość obcowania z Bogiem, czekanie na nią, tęsknota, nieustanne rozmowy, w których zawarte są uczucia smutku, ufności, skruchy, rozpaczy, poczucie opuszczenia, a także wdzięczność, prośby i złorzeczenia. Ponad wszystko unosi się wiara, jak napisał ksiądz Sadzik. Człowiek w psalmach nie wierzy w Boga, lecz wierzy Bogu. Mądrość i godność rozumnego człowieka polega na szukaniu Boga i zachowaniu prawa Bożego. Właśnie z takiej postawy płynie radość, którą tętnią psalmy pochwalne i dziękczynne. Fundamentem tej radości jest Psalm ósmy. Wyjaśnia on źródła godności człowieka. Cztery pierwsze zwrotki zawierają pochwałę majestatu stwórcy. Imię Boga jest synonimem jego chwały i potęgi, to też poeta rozpoczyna utwór pytaniem retorycznym. Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże, kto się twym sprawom wydziwować może? Kto rozumowi, którym niezmierzony ten świat stworzony? Bóg według poety jest wszechmocny i wiekuisty. A świat przez niego stworzony uporządkowany, logiczny i bezkresny. Sławią jego chwałę i potęgę wszyscy, nawet dzieci i niemowlęta. Bóg jest artystą doskonałym. Jego czyn jest niebo twoich rąk robota. Część druga psalmu wprowadza temat zasadniczy: pokorne pytanie o istotę człowieka. A człowiek, co jest? Bóg, Stwórca, pamięta i opiekuje się człowiekiem, zdawałoby się małym na tle wszechświata. Część trzecia odpowiada na to pytanie. Bóg uczynił człowieka niewiele mniejszym od aniołów i dał mu władzę nad światem. Dałeś w moc jego wszystkie bydła polne. Dałeś ileśne zwierzęta swawolne. On na powietrzu ptastwem pod wodami władnie rybami. Te wersety psalmu odsyłają do księgi rodzaju. Źródłem godności człowieka jest więc sam Bóg, który stworzył go na obraz i podobieństwo swoje, uwieńczył go chwałą i czcią. Dlatego w czwartej części psalmu powtarza się pochwała imienia Bożego wyrażona na początku. W ten sposób, psalm zamyka swe treści w budowie klamrowej, zaczyna się i kończy pochwałą Boga, która jest motywowana wdzięcznością za godność daną człowiekowi. Reasumując, psalm zawiera wizję człowieka, pana stworzenia. Człowiek znaczy niewiele mniej niż sam Bóg. Cały świat służy zaspokajaniu jego potrzeb, rozsądnie nim władając, z pewnością zazna szczęścia. Jednocześnie psalm jest pochwałą świata stworzonego przez Boga, całej jego różnorodności i bogactwa. Zaznaczona jest łączność człowieka z naturą, harmonia, wokół której skupia się ludzkie życie. To utwór optymistyczny i radosny, zgodny z założeniami filozofii renesansowego humanizmu i przeciwstawiający się średniowiecznemu poglądowi religijnemu, mającemu swe korzenie raczej w księdze Koheleta. Również Bóg jest bohaterem lirycznym psalmu V. Poeta określa go mianem króla, boga prawdziwego i świątobliwego prawie. Bóg jest nieprzyjacielem ludzi złych i fałszywych, a zbrodniarz i okrutnik nigdy się do niego nie może zbliżyć. To Bóg sprawiedliwy, sędzia, który za dobro wynagradza, a za zło karze. Człowiek w tym psalmie czuje się mały i niepozorny. Smutne oczy, zwracając ku niebu, woła ku temu, przed którym nic i nikt się nie ukryje. Prosi Boga o opiekę i przewodnictwo duchowe. Tylko przy Bogu człowiek może czuć się bezpiecznie. Dostrzega boską sprawiedliwość. Ci, którzy czczą imię Boże, będą okryci łaską, jako najpewniejszą zbroją i będą używali wesela. Natomiast ci, co odrzucają imię Boże, zostaną zrodze ukarani i odrzuceni wiecznie. Człowiek ufa Bogu, żyje przecież w idealnym świecie stworzonym przez Stwórcę, wie co dobre, a co złe, zna granicę między szlachetnością a nikczemnością. Choć jest mały i niepozorny, na pewno nie jest zagubiony. Z psalmem piątym ściśle wiąże się psalm pierwszy, ukazujący dwie drogi życia. Utwór ma charakter dydaktyczny, jest pouczeniem. Poeta zostawia w nim dwie skontrastowane propozycje wyboru życiowej drogi, dwa portrety ludzkie. Pierwszym jest człowiek szczęśliwy, który nie był między złym w Radzie. On stara się wypełniać pańskie przykazania, czyli nieustannie myśli o Bogu i jest błogosławionym, którego czeka szczęście. Drugim jest grzesznik, który Boga i wstydu nie zna, podobny do plew, które się walają przy ziemi. Zainteresowanie poety skupia się więc na wyborze między tymi dwiema drogami i na tym, jak zwodniczo łatwa jest ta druga droga. Warto zwrócić uwagę na obrazowe porównania. Szczęśliwy, przypomina owocujące, wieczne drzewo oraz na paralelizm treści, tak charakterystyczny dla wielu psalmów. Paralelizm to pewna równoległość w przedstawianiu tematów, wybór i porównanie tych samych spraw jak na przykład stosunek do Boga, odrzucenie Go, owoc, plewy, chwałość zniszczenie. W psalmie szóstym, zaliczanym do grupy psalmów pokutnych, człowiek błaga Boga o pomoc i ratunek oraz prosi o zmiłowanie. Nazywa siebie człowiekiem strapionym, przeżywającym męki duchowe i fizyczne. Ciałem i duszą stękam, ledwie i żem żywy. Jest grzesznikiem, który pragnie się nawrócić i wierzy w nieograniczoną dobroć i miłosierdzie Boga. Zwraca się do niego słowami: Ojcze litościwy. Więc mimo przewinień i błądzeń, czuje się dzieckiem Bożym i wierzy w Boską Sprawiedliwość i Dobroć. W Psalmie 22 zwraca się do Boga słowami Chrystusa na krzyżu: Boże, czemuś mię. Czemuś mnie mój wieczny Boże opuścił w mój czas ostateczny? Czuję się odrzucony i zapomniany, pyta sam siebie. Ale ja, co mi jest, co mi jest, przebóg żywy, robak, nie człowiek, robak nieszczęśliwy? Odczuwa on grozę życia i obojętność świata, złych ludzi, przyrównuje do wilków. Wilcy mnie zewsząd w srodze otoczyli, zewsząd mię wilcy zwarli otyli. Oraz psów. Zaskoczyła mnie wściekłych psów gromada. Obegnała mnie niecnotliwa rada. Dalej następuje dość szczegółowy opis męki Chrystusa. Przypadek to, czy proroctwo? Tragizm człowieka wynika z obojętności Boga. Boga wiecznego, dobrotliwego, tróża niewątpliwego miasta świętego. Człowiek wierzy, że Bóg wysłucha jego próśb i błagań, Gdyż jest sprawiedliwy i miłosierny. Podobny obraz Boga wyłania się z Psalmu setnego. W tym utworze podmiotem lirycznym jest człowiek, który wypowiada się w imieniu zbiorowości wszystkich ludzi na Ziemi. A adresatem lirycznym jest cała ludzkość, wszyscy, którzy po Ziemi chodzicie. Człowiek wychwala Boga za dzieło stworzenia, ukazuje swą ścisłą zależność od Niego, dziękuje Mu i wychwala Jego szczodrość i dobroć. Dostrzegamy tu radość człowieka z powodu przynależności do Boga. W radości mu służycie. To Bóg stworzył człowieka i jest jego panem i właścicielem. Opiekuje się ludźmi i ma do nich stosunek ojcowski. Mychmy jego nędzne są stworzenie i z rąk jego mamy pożywienie. Jest więc za ludzi odpowiedzialny, a człowiek powinien mu dziękować z radością. Jest dobry, łaskawy i wierny swojemu stworzeniu. Jego dobroć będzie trwała wiecznie i obejmuje wszystkich ludzi, także przyszłe pokolenia. Najbardziej znanym psalmem jest Psalm 130. Tutaj podmiot liryczny jest indywidualny. Występuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Do ciebie, Boże Niezmierzony, wołam. Adresatem, a jednocześnie bohaterem lirycznym jest Bóg. Podmiot liryczny, pełen lęku. To praw, panie, przed srogim sądem twym zostanie. Lecz także nadziei. Aleś ty Pan jest dobrotliwy. Błaga Boga o przebaczenie grzechów w imieniu swoim i całego Izraela. Jest pokorny, uniżony, odczuwa swoją małość wobec wielkości Boga. Stwórca góruje nad człowiekiem. Poeta wyraźnie zaznacza dystans między Bogiem a dziełem jego stworzenia. Bóg jest niedostępny. Człowiek musi głośno wołać, aby zostać usłyszanym. Racz smutne prośby moje przyjąć właskawe uszy swoje. Stanowi ostateczną instancję przebacza, ponieważ nie ma osoby, która byłaby bez grzechu. Jest surowy i wymaga absolutnego posłuszeństwa, lecz dla człowieka jest źródłem nadziei. Aleś ty pan jest dobrotliwy, pan z przyrodzenia lutościwy. Człowiek więc potrzebuje Boga. Dzięki niemu staje się lepszy. Dlatego wypatruję go z tęsknotą. Upatrza twego smiłowania bardziej niż nocna straż świtania. Bóg jest łaskawy, miłosierny, wiele wybacza człowiekowi. U tego litość nie przebrana, u tego pomoc nieczekana. On odkupi grzechy pojedynczego człowieka. Ten miłosierdziu swemu gwoli ze wszechcie grzechów twych wyzwoli. Psalm ten. To przejmujące wezwanie do Boga o łaskę i miłosierdzie, skierowane przez człowieka znajdującego się w skrajnej rozpaczy, w tragicznym momencie życia. To żarliwa, gorąca prośba o zmiłowanie i wybaczenie grzechów i wyniesienie z dna upadku. Widzimy więc, iż bohaterem lirycznym psalmów, jako utworów religijnych, jest Bóg. Dostrzegamy tutaj dwa wizerunki Boga. Psalmy dziękczynne koncentrują się na wychwalaniu dzieł stworzenia i dobrodziejstw które ludzkość dostaje od pana. Błagalne zaś uwypuklają obraz Boga sędziego, który za dobre czyny wynagradza, a za złe karze. Wszystkie jednak charakteryzują Boga jako pana świata i stworzenia, wszechmocnego i pełnego łaski, opiekującego się światem, za którą to opiekę winniśmy żywić niezmienną wdzięczność. Człowiek zaś, świadom swej niedoskonałości, prosi Stwórcę o wyrozumiałość wobec swojej grzesznej natury. Literacka konstrukcja obu tych osób, Boga i człowieka, decyduje o charakterze łączącego ich związku. Człowiek, zwłaszcza w psalmach pokutnych, jawi się jako istota błądząca, ale żałująca za swe grzechy, pogrążona w rozpaczy, osaczona przez nieprzyjaciół. Bóg natomiast jest to potężny sędzia, mogący karać winnego, ale kierujący się miłosierdziem i łaskawością. Człowiek błaga go o pomoc i ratunek, jest pokorny, żałuje za grzechy, ma poczucie zagrożenia płynącego od nieprzyjaciół oraz rozpaczy w obliczu totalnej klęski. Małość i słabość człowieka zostały skontrastowane z wielkością i mocą Boga. To też człowiek szuka w nim oparcia. Kochanowski wykorzystał wiele zróżnicowanych określeń służących wyrażeniu lirycznych atrybutów boskich. Ukazał także dwoistość natury boskiej, bowiem z jednej strony Antropomorfizował bóstwo, ukazując je na kształt istoty ludzkiej obdarzonej niezwykłymi cechami psychicznymi i fizycznymi genialnej, potężnej, dobrej. Uderza zwłaszcza wizerunek stwórcy jako wielkiego budowniczego świata, wywodzący się z tradycji biblijnej, a także antyku. Z drugiej strony poeta mówił także o Bogu w kategoriach nieokreśloności i niepojętości, co podkreślają epitety zaprzeczone, jak na przykład nieprzebrany, niezmierzony. Niepojęty, nieskończony, niestworzony. Jednocześnie daje się zauważyć u Kochanowskiego wyraźną tendencję do łagodzenia atmosfery grozy i lęku, znamiennej dla psalmów. Bóg u poety nie jest jedynie siłą karzącą grzesznika i wywołującą trwogę. Jest przede wszystkim mądry, dobrotliwy i miłosierny. Takie ujęcie Boga. Potęguje w psalmach atmosferę uwielbienia i podziwu dla stwórcy świata, a zarazem sprzyja tonacji błagania o pomoc, wyrażania ufności i miłości. Świat przedstawiony w psalmach to dzieło boskie. Jest on nieśmiertelny, bo stworzony przez nieśmiertelnego Boga. Jest także nieskończony, bezkresny i wieczny, bo zbudował go wiekuisty i nieskończony Bóg. Idealny, harmonijny i piękny. Bo jego twórcą jest absolut, byt doskonały czyli Bóg. Nawet jeśli ten świat budzi grozę i strach, to ich źródłem są ludzie źli i grzeszni. Człowiek natomiast zawsze może się poprawić, żałować za grzechy i szukać przebaczenia u stwórcy. Zastanawiając się nad psałterzem pod względem poetyckim i językowym, oprócz przepięknej, poetycznej frazy, zauważymy w nim także trafny dobór wyrazów oraz odpowiednie do treści pobożnej zwroty. Dostrzegamy w tekście typowe cechy stylu hebrajskiego, jak i środki wyrazu poetyckiego. Jedną z częściej spotykanych konstrukcji hebrajskich jest konstrukcja dwóch rzeczowników, z których drugi pełni funkcję przydawki przymiotnikowej, jak to ma miejsce w Psalmie 45. Laska rozmiaru, laska prostowania jest laska królu twego panowania. Poeta dba także o urozmaicony sposób oddania, określenia Boga, wskazując na jeden z boskich atrybutów, na przykład Pan Zastępów, Pan, który Zastępy władnie, Mocny Pan, Bóg Niezwyciężony czy Bóg Władogromy. Poeta dba o podniosłość swojego przekładu, stosując zabieg polegający na zestawieniu liczby pojedynczej danego rzeczownika z liczbą mnogą. Chwalcie Boga, który jest Bóg nad insze bogi. Chwalcie Pana, który jest Pan nad insze pany. W celu uniknięcia skrajnie egzotycznej frazeologii hebrajskiej wprowadza do psałterza utarte polskie zwroty, przysłowia i zwroty przysłowiowe. Stosuje porównania konkretne, niemalarskie, wykorzystując realia historyczne i geograficzne związane ze światem i dziejami Izraela. Warto także zwrócić uwagę na znamienną dla Kochanowskiego tendencję do porównań rozbudowanych oraz porównań do zwierząt, rozbudowywanych przez poetę i wzbogaconych o mocny ładunek emocjonalny. Mają one na celu wzbogacenie opisu przeżyć psalmisty i zewnętrznej urody świata o elementy obrazowe. W tekście wulgaty autor porównuje prześladowanego człowieka do zanikającego cienia. Poecie to nie wystarcza. Dodaje szczegóły, które bliżej konkretyzują obraz i pośrednio przeżycia podmiotu lirycznego psalmu. Jest to nastrój wieczoru i zachodzącego słońca. Gdy psalmista chce powiedzieć, że jego dusza pragnie Boga, porównuje się do jelenia szukającego wody. Kochanowski natomiast, aby wzbudzić współczucie dla jelenia, a pośrednio ukazać udrękę duszy pożądającej Boga, wzbogaca porównanie o elementy przedstawieniowe. Zdolne do wywołania odpowiedniego nastroju. Jako na puszczy prędkimi psy szczwana, strumienia szukałani zmordowana, tak mocny Boże, moja dusza licha, do Ciebie wzdycha. Jednym z najbardziej ulubionych i najczęściej stosowanych przez poetę tropów poetyckich jest epitet. Więc czytamy o straszliwym ogniu, gęstych lasach i odzianych górach. Dziadkach niewinnych, panienkach uczciwych czy płaszczu ozdobnym. Często epitety dobiera poeta na zasadzie przeciwstawienia. Hardy maobaczyk to mój szaflik umywalny. Osobną grupę epitetów stanowią epitety przymiotnikowe i imię słowy złożone, np. górnolotne, morzolotne oraz epitety zaprzeczone, niedobyte brony. Król niewysłowiony, Boże nieprzeżyty, Boże w miłosierdziu nieprzebrany. Na uwagę zasługują epitety zaprzeczone odnoszące się do Boga, gdyż podkreślają jego nieokreśloność i niepoznawalność. Psał też Dawidów jest także utworem o bardzo zróżnicowanej synonimice. Poeta stosuje zasadę stopniowania, podkreślając w ten sposób charakter uczuć podmiotu lirycznego. Przyjaciela, przyjaciel żałuje. Tak brata płacze, brat tak lamentuje, syn po swej matce. Psał też odznacza się także bogactwem rodzajów wiersza i strofy. Poeta pisze wierszem sylabicznym o różnej długości wersów: od pięciozgłoskowca do dwóch rodzajów czternastozgłoskowca, osiem plus sześć i siedem plus siedem. Psalmy w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego są bardzo oryginalne i można je uznać za odrębne utwory, a na pewno przeróbki, parafrazy biblijnych tekstów. Porównajmy początkowy fragment Psalmu 130 w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego i współczesnego poety Czesława Miłosza. W troskach głębokich ponurzony do ciebie, Boże Niezmierzony, wołam. Racz smutne prośby moje przyjąć w łaskawe uszy swoje. Jan Kochanowski. Z głębokości wołam do ciebie panie. Panie, usłysz głos mój. Niech będą uszy twoje otwarte na głos błagania mego. Czesław Miłosz. Widzimy, że przekład Kochanowskiego wyróżnia się literackością, dbałością o urodę i kunszt języka. Miłosz tłumaczy prozą, Kochanowski wierszem. Tekst Miłosza jest lekko archaizowany poprzez nawiązanie do dawnej polszczyzny, a także dostojny, zwięzły i wierny oryginałowi. Jest to przekład poety, który na uwadze ma słowo poetyckie i troska o polskie tradycje przekładu Słowa Bożego. Kochanowskiego jako autora psałterza nie można porównać z nikim. Jest niedoścignionym w doskonałości swych parafraz mistrzem, a każdy psalm jest oryginalnym dziełem sztuki poetyckiej, o czym świadczy jego język. Utworze pojawiają się synonimiczne określenia Boga, opisujące Jego dobroć dobrotliwy, lutościwy a także epitet eksponujący wszechmoc i niepojętość Stwórcy niezmierzony. Dostrzegamy nagromadzenie epitetów słów wyrażających cechy i nastroje smutne prośby moje łaskawe uszy Twoje czy srogim sądem Twym. Występują także wyrazy oznaczające abstrakcyjne pojęcia, takie jak surowość Uczciwość, nadzieja, miłosierdzie, litość, a także rzeczowniki odnoszące się do życia duchowego serce, duch, dusza. Artyzm języka to również obrazowe porównania, na przykład. Dusza moja upatrza Twego smiłowania bardziej niż nocna straż świtania. Typowy dla psalmów jest paralelizm, analogie poszczególnych członów w wersach. U tego litość nie przebrana, u tego pomoc nieczekana. Ostatnia strofa rozpoczyna się anaforą, ale składniowo i znaczeniowo odpowiadają sobie także dalsze części wersów, np. analogie. Litość, pomoc nieprzebrana, nieczekana. Warto także zwrócić uwagę na apostrofę, zdania wykrzyknikowe i pytania retoryczne. Uderza kontrast między należną karą za grzechy, a łaskawością Bożą, oraz pomiędzy marnością ludzi, a boską wszechmocą. Przerzutnia, zastosowana w wierszu, czyni wypowiedź bardziej dramatyczną, potęgując nastrój niepokoju. Psalm 130 to wiersz sylabiczny. Dziewięciozgłoskowiec ze średniówką po piątej sylabie, 5 plus 4, o rymach żeńskich dokładnych, parzystych, a, -a b, b. Psał też Dawidów i jego tłumaczenie przez Jana Kochanowskiego oceniono bardzo wysoko. Sam autor uważał je za swoje najwybitniejsze dokonanie poetyckie. Właśnie przekład Jana z Czarnolasu wywarł wielki wpływ na literatury obce. Z jego wersji tłumaczono psalmy na litewski, rumuński, węgierski czy niemiecki. Psał też czytano i śpiewano w polskich kościołach, przez co mógł oddziaływać na polską poezję ludową. Już rok po publikacji psalterza w 1580 roku wydano go wraz z zapisem nutowym. Muzykę do psalmów skomponował Mikołaj Gomułka. Tradycja mierzenia się z tłumaczeniem psalterza zainspirowała wielu wybitnych poetów tych dawnych, a także dwudziestowiecznych. Psalmy tłumaczyli m.in. Mikołaj Semprzażyński, Franciszek Karpiński, Dionizy Kniaźnin, Kazimierz Bójnicki który dopiero na łożu śmierci zgodził się na wydanie swego psałterza a ze współczesnych nam Leopold Staff Roman Brandstetter i Czesław Miłosz psalmy nie straciły więc na swej aktualności i popularności świadczy o tym choćby psalm 137 nad rzekami babilonu zawiera on nostalgiczny opis tęsknoty za utraconą ojczyzną prośbę o łaskę dla uwięzionych wysiedleńców Upodobali go sobie niewolnicy murzyńscy w Ameryce. Początkowo był ich ulubioną pieśnią religijną, by w wieku XX, w niezliczonych wersjach bluesowych, jazzowych i rockowych, wejść do repertuaru kultury popularnej. Jedną z ostatnich i najbardziej znanych adaptacji tego psalmu jest By the Rivers of Babylon, Bonnie M., dyskotekowej grupy z lat 70. i 80. Opracowała Maria Witkowicz. Czytała Agnieszka Feilhauer. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Zobacz też inne lektury z gimnazjum.